Cześć wszystkim. Ma się wrażenie, że cała Polska żyje materiałem pod tytułem Bollywoodzkie Zero, Natalia Janoszek, The End. I po części słusznie. Jest to przecież przekręt stulecia. Smutny przekręt, ale i otwierający oczy na tak zwany show business. Obnaża on nie tylko oszustwo na wielką skalę niejakiej Natalii Janoszek, ale też kompromituje współczesne dziennikarstwo. Jeśli cokolwiek dobrego możemy wynieść z afery Janoszek, to na pewno jest to cenna lekcja pod tytułem Nie wierzmy w to, co publikują media, sprawdzajmy, weryfikujmy, dopiero wtedy oceńmy, czy jest to wiarygodne. I moim zdaniem tyczy się to absolutnie każdych mediów. Sam w nich kiedyś pracowałem i z całą pewnością mogę potwierdzić niekompetencję wielu ludzi w nich pracujących. Ale dzisiaj nie o tym. Wracając do pana Stanowskiego, bardzo dziękuję za jego materiał, doceniam i szanuję, ale w tym trzygodzinnym materiale niestety doszukałem się również pewnej niekompetencji, ważnej dla mnie, o czym chcę się dziś podzielić. Krzysztof Stanowski wspomina o Marszedu Film. Zresztą posłuchajmy. Jej filmy są wyświetlane na festiwalu w Cannes, ale nie tym. To nie są seanse związane z festiwalem prestiżowym w Cannes. To są seanse wyświetlenia na festiwalu Marszedu Film. To jest taka giełda filmów. Tam przyjeżdżają ludzie i opowiadają o swoich pomysłach na film. Albo mówią, ej, nagrałem film, może chciałbyś moją kasetę i wymieńmy się na twoją kasetę i sobie w domu będziemy oglądać. 12 tysięcy filmów jest tam wymienianych w pewien sposób na tym festiwalu. To jest tak, jak kiedyś była giełda na Grzybowskiej, giełda komputerowa i tam wymieniano się na dyskietki, na gry. No to tam się wymieniają na filmy, więc jeśli chcecie wyświetlić jakieś sobie wspomnienia z wakacji, a potem opowiadać wszystkim, że miały one premierę w Cannes, to jest właśnie najlepszy sposób. Panie Stanowski, Marszedu Film to nie jest żaden festiwal filmowy i nic nieznaczące wydarzenie. Po pierwsze, Marszedu Film to market filmowy, nie festiwal. Po drugie, Marszedu Film jest ściśle związane z festiwalem w Cannes, tak, tym wielkim festiwalem w Cannes. Nie jest to osobny byt odbywający się równolegle do festiwalu w Cannes. Zresztą świadczy o tym słynna palma w logo będąca znakiem festiwalu w Cannes. Po trzecie, markety filmowe są organizowane przez większość prestiżowych festiwali filmowych i mają na celu znalezienie funduszy i partnerów, np. koproducentów, dystrybutorów itd. w rozwijanym projekcie filmowym. Mowa o różnych fazach rozwoju projektu filmowego. Może to być również ukończony film, który najzwyczajniej w świecie chce się sprzedać. Stacją telewizyjną i chyba też kiniarzem, jeśli się nie mylę. Zresztą wystarczy wejść na Wikipedię, choć tam też czasami doświadczymy nieprawdziwych informacji. W każdym razie czytamy tam. Marché du Film, czyli po francusku targi filmowe, to jedne z największych i najważniejszych targów filmowych na świecie. Założone w 1959 roku, odbywają się corocznie w połączeniu z festiwalem filmowym w Cannes. W 2020 roku ponad 2500 profesjonalistów z branży filmowej co roku prezentuje około 4000 filmów i projektów na Marszedu Film, generując przy tym wielomilionowe transakcje i łączny obrót od 600 tysięcy do miliarda dolarów. Jego głównym celem jest zgromadzenie różnych graczy z branży audiowizualnej w celu nawiązania kontaktów i omówienia możliwości biznesowych, takich jak współpraca i koprodukcje, finansowanie i dystrybucja. Czyli dokładnie tak, jak sugerowałem wcześniej. Co widać nawet na Wikipedii, wydarzenie jest organizowane przez festiwal w Cannes. Tak jak jest napisane, organizacja macierzysta festiwal w Cannes. Markety to naturalna część profesjonalnego środowiska filmowego. Nie jakieś spędy, gdzie wyświetlają sobie filmiki z YouTube'a na projektorze. Owszem, Janoszek, jak to ma w zwyczaju, przegięła, mówiąc, że to premiera na festiwalu filmowym w Cannes. Był to zapewne, jak się wydaje, tylko i aż pokaz na markecie w Cannes. Mówię aż, bo zapewne zgłoszenia filmów na market też są dobierane drogą konkursową, ale tu nie jestem pewien, nie mogłem się tego doszukać. W każdym razie, no, reasumując, no, to nie było byle jakie wydarzenie, tak? Oczywiście Janoszek to wszystko przekłamała i
zabrzmiała ta wiadomość jakby faktycznie na głównym festiwalu filmowym, konkursowym, na konkursowych galach miała swój film, co nie jest prawdą. Ale na pewno nie można umniejszać Marché du Film, który jest wydarzeniem prestiżowym po prostu i liczącym się w branży filmowej. O to mi głównie chodzi w tym filmiku, bo trzeba to wyprostować i tyle. Tak więc, panie Stanowski, troszkę szacunku do Marché du Film. Dostaliśmy od pana niestety kilka zdań w stylu Janoszek, a nie powinno chyba tak być. Tu również zawiódł dziennikarski research, co jest przykre. Ale cóż, wierzę, że ten informacyjny bubel powstał nieświadomie, także niech to będzie jeszcze jeden przykład tego, by z dystansem podchodzić do tego, co kto mówi, a już w szczególności, co mówią tak zwani ludzie mediów. Sprawdzajmy, weryfikujmy, dopiero wtedy budujmy wokół jakiegoś tematu własną opinię. To wszystko na dziś. Dziękuję za uwagę i żegnam się zawsze z kulturką.